opowiadał im też przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie: chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał: słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Karta dzisiejszej Ewangelii wyszła spod pióra Łukasza Ewangelisty. Łukasz pośród natchnionych autorów Nowego Testamentu jest postacią zupełnie wyjątkową. Zupełnie wyjątkową z tego powodu, że jest to jedyny autor ksiąg Nowego Testamentu, który z pochodzenia nie jest Żydem. Łukasz najprawdopodobniej pochodził z Antiochii, jest chrześcijaninem pochodzenia pogańskiego, jest autorem dwóch ksiąg Nowego Testamentu. Znamy Łukasza jako lekarza, jest patronem lekarzy, znamy Łukasza jako malarza, to tradycja, jest patronem malarzy, ale dla nas niezwykle interesujące jest to, że język grecki, którym się posługiwał, był dla niego absolutnie językiem rodzimym, językiem, którym mówił od dziecka, dlatego mógł sobie Łukasz pozwolić na pewne gry słowne i też być może właśnie z tego powodu, że jest pochodzenia pogańskiego, Łukasz kładzie w swojej Ewangelii akcenty na takie tematy, które w innych Ewangeliach są troszkę w cieniu. Na przykład Łukasz wyakcentowuje w swojej Ewangelii rolę Ducha Świętego. Bardzo dużo mamy u niego fragmentów na temat modlitwy. I właśnie u Łukasza niezwykłą pozycję w Ewangelii mają kobiety. To Łukasz bardzo często pisze o kobietach. Zanim jednak przejdziemy do kobiet, może zwróćmy jeszcze uwagę na jedną ważną rzecz, na spotkanie, które dokonało się w Troadzie w Azji Mniejszej. Tam Łukasz miał poznać świętego Pawła. Pawła, tak. Tak, i ewidentnie jego Ewangelia jest Ewangelią napisaną pod wpływem Pawła. Również ten temat modlitwy, czy też właśnie bardzo dużo miejsca, które Łukasz poświęca kobietom, to są takie znamiona pawłowe, które w jego Ewangelii dają bardzo często o sobie znać. Łukasz zresztą Pawłowi towarzyszył w jego wyprawie misyjnej do Europy. Z pewnością też w jakiś sposób być może pozwalał mu zrozumieć społeczeństwo jeszcze głębiej, pomimo tego, że Paweł był i tak już dosyć mocno schelenizowany. Ale no właśnie, gdybyśmy tak przewracali karty jego Ewangelii, to zobaczymy już w dwóch pierwszych rozdziałach, w tak zwanej Ewangelii Dzieciństwa, jak wiele miejsca Łukasz poświęca Matce Bożej. Dalej pojawia się tam postać Elżbiety, pojawia się postać prorokini Anny. To są postacie tylko typowo łukaszowe. Dalej właśnie w Ewangelii Łukasza mamy opowieść o wdowie, która straciła jedynego syna. Jezus w miejscowości Nain bądź Naim, zależnie od tego, po jakie antyczne manuskrypty sięgniemy, wskrzesza tego młodego człowieka. Łukasz, chociaż nie tylko on, bo także Marek, przytacza tę opowieść o wdowim groszu. No i wreszcie ta dzisiejsza Ewangelia o wdowie, która wręcz naprzykrza się sędziemu, aby wziął ją w obronę. No i Łukasz tutaj troszkę znowu bawi się
tym wątkiem kobiecym w swojej Ewangelii, bo z jednej strony pokazuje, jak ważną rolę kobiety odgrywały na różnych etapach również misji Pana Jezusa, a z drugiej strony ukazuje też ich niski status, małe zrozumienie dla nich oraz też brak możliwości decydowania o sobie, czy też zaświadczenia nawet w sądzie. Przykładem tutaj jest właśnie 24 rozdział, scena przy zmartwychwstaniu Pana Jezusa, kiedy kobiety przychodzą oznajmić, że oto Pan Jezus zmartwychwstał. Uczniowie twierdzą, że a to babska gadanina, że coś sobie wymyśliły. Czcza gadanina, że nie są one świadkami, którym należy zaufać. Ale właśnie zwróćmy uwagę jeszcze na świętego Pawła i kobiety. Dlaczego Łukasz aż tak mocno kobietom zaufał? Zobaczmy, że wedle tradycji twierdzi się, że pierwszą nawróconą na chrześcijaństwo na kontynencie europejskim była Lidia, czyli pierwszym chrześcijaninem była kobieta. Święty Paweł współpracował aż z 14 kobietami. Można się ich tych imion żeńskich aż tyle doliczyć wśród jego współpracowników. A niektórzy współpracownicy czy współpracownice były mu wyjątkowo bliskie i powierzał im misje bardzo trudne. Zobaczmy, że to Pryska rozmawia z bardzo biegłym Apollosem, że wraz ze swoim mężem Akwilą wędruje za Pawłem do Efezu, wędruje za nim do Rzymu. Nie wspominając już nawet o diakonie Febie z Kenchr koło Koryntu, która najprawdopodobniej była tą, która dostarczyła najważniejsze pismo Pawła, czyli list do wspólnoty w Rzymie. Ale żeby nie odbiegać za daleko od karty dzisiejszej Ewangelii, skoncentrujmy się na tych dwóch postaciach, które są bohaterami, mianowicie wdowa i sędzia. Pozycja wdów w Izraelu w czasach Jezusa była bardzo trudna, dlatego że głową rodziny był zawsze ojciec, mąż. Kiedy kobieta pozostawała wdową, to obowiązek jej utrzymania, zaopiekowania się nią spadał na synów. Nic nie wiemy, czy ta przypowieściowa kobieta miała synów, czy nie. Jeżeli nie, to znaczy, że jej sytuacja również materialna była bardzo trudna. Wiemy też, że właśnie w ogóle pozycja kobiet w judaizmie pierwszego wieku była bardzo trudna. Popatrzmy choćby na dekalog, na 10 przykazań, w jaki sposób widziana jest kobieta właśnie w tym ostatnim przykazaniu, jeżeli patrzymy z punktu widzenia żydowskiego. Otóż wiemy, że chrześcijaństwo troszkę inaczej zaczęło liczyć te przykazania właśnie dlatego, aby dowartościować postać kobiety. O ile w żydowskim sposobie liczenia to pierwsze słowo, deka, logos, 10 słów, to pierwsze słowo brzmi Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli, to jest jedynka. Natomiast ostatnie, 10 przykazanie brzmi nie pożądaj żony bliźniego swego ani żadnej rzeczy, która jego jest. To jest jedno przykazanie. O tyle chrześcijanie z tego pierwszego żydowskiego przykazania zrobili wstęp tylko po to, aby ostatnie rozbić na dwa, aby kobieta nie była w jednej linii ze sprzętami domowymi, ze zwierzątkami, bo gdybyśmy sięgnęli do tekstu oryginalnego w Starym Testamencie, to przeczytamy to ostatnie żydowskie przykazanie: nie pożądaj domu, wołu, żony, niewolnika, niewolnicy, ani żadnej rzeczy, która należy do twojego bliźniego. Czyli kobieta stoi tak jakby w jednym rzędzie z przedmiotami materialnymi czy dobytkiem mężczyzny. Taka była sytuacja wdów w Izraelu w czasach Jezusa. Właśnie, to chciałam podkreślić, że to jest sytuacja palestyńska, bo jest to rzeczą interesującą. Ta sytuacja, o której wspomina nam Łukasz, nie dotyczy judaizmu z diaspory. Okazuje się, że znajdujemy takie źródła w diasporze, które świadczą o tym, że kobiety i właśnie rzeczone wdowy miały już jakieś zdolności prawne, mogły dziedziczyć po swoich mężach. I czy to mogło być pod wpływem mentalności tej pogańskiej w świecie greckim? Być może, wydaje mi się, że Łukasz, który no najprawdopodobniej był właśnie związany albo z Antiochią, bardzo mocno na pewno też z Anatolią, czyli z Azją Mniejszą, tam
ta emancypacja zaszła bardzo, bardzo daleko. Więc być może Łukasz pisze z takiej perspektywy człowieka wiedzącego, że kobiety mają już większe możliwości, ale jednak próbuje jakoś polemizować z tymi realiami palestyńskimi, które w dalszym ciągu nie są zbyt z perspektywy kobiecej zadowalające. Okej, ale tu wydaje się, że jesteśmy na pewno w Palestynie, tak, nie w diasporze. Właśnie, i drugą postacią, bohaterem dzisiejszej Ewangelii jest sędzia. Tak szczerze mówiąc, gdy Izraelita słyszał słowo sędzia, to przypuszczalnie przychodziły mu na myśl te postaci, które pojawiają się w ważnym momencie historii narodu wybranego, kiedy Izraelici wyszli z Egiptu około 1200 roku, przyjmijmy tę tradycyjną datację, dochodzą do ziemi obiecanej, to osiedlają się wśród Kananejczyków i nie ustanawiają od razu monarchii, królestwa, niezależnego państwa, ale około 150 lat trwa taki czas w historii narodu wybranego, który nazywamy okresem sędziów. To są tacy charyzmatyczni przywódcy, którzy w różnych pokoleniach czy plemionach izraelskich powstają. Oni są przywódcami zarówno militarnymi, jak i duchowymi. I to właśnie o nich opowiada Księga Sędziów. A tymczasem tutaj mamy do czynienia z kimś innym. Kim jest sędzia, bohater dzisiejszej przypowieści? Zdecydowanie raczej chodzi o kogoś innego. Dlaczego? Dlatego, że wydaje się, że tamci sędziowie to byli tacy lokalni, może nawet monarchowie, chociaż oczywiście Biblia nam wprost o tym nie wspomina. Natomiast ten nasz sędzia wydaje się sędzią z perspektywy Księgi Powtórzonego Prawa. 16 rozdział wspomina o tym, że każde z plemion Izraela dostaje swojego sędziego, który rozstrzyga jakieś sprawy prawne, jakieś spory wewnątrz właśnie danego pokolenia. Być może mamy do czynienia właśnie z takim człowiekiem. Trudno uważać, że jest to ktoś, kto został mianowany na przykład przez prokuratora rzymskiego czy kogoś obcego kulturze żydowskiej. Kim byli sędziowie? Właśnie to jest bardzo ciekawe w tej perykopie, bo zazwyczaj zostawały nimi osoby, które cieszyły się wielkim szacunkiem i były bardzo bogobojne. Powiedzielibyśmy, że byli to ludzie pobożni, czyli to nie nasz przypadek. To zupełnie nie nasz przypadek i to jest bardzo interesujące, bo Łukasz mam szalenie przejaskrawia wszystko absolutnie w tej Ewangelii. Po pierwsze, mówi o tym sędzim, który Boga się nie bał i z ludźmi się nie liczył, czyli to były takie dwie zasadnicze cechy, którymi powinien się sędzia odznaczać. Bogobojność i szacunek wobec człowieka, żeby sprawiedliwie rozsądzić sprawę. To jest jedna rzecz. I zobaczmy, że sędzia sam o sobie mówi, że chociaż Boga się nie boję i z ludźmi się nie liczę. No troszkę absurdalne. Dalej, kolejne to przejaskrawienie pojawia się właśnie w wypadku wdowy. Sędzia mówi, że ta wdowa tak go nachodzi i tam mamy taki czas przeszły ciągły, który nam mówi o tym, że ona rzeczywiście była raczej natrętna wobec tego sędziego, ciągle przychodziła, ciągle. Czynność wciąż powtarzana. Wciąż powtarzana, dokładnie tak. To jeszcze ten sędzia mówi, że ta wdowa go przyprawia o, tekst grecki nam powie, o podbite oko. Czyli najprawdopodobniej ten sędzia już nie mógł spać do tego stopnia, że aż jego oczy się zafioletowiły. I zobaczmy, że jeszcze jedna rzecz nam się tutaj bardzo, bardzo ciekawa pojawia. To jest ta zasada a minore ad maius, czyli skoro ten sędzia ostatecznie rozstrzygnął spór, z którym borykała się ta kobieta, to o ile bardziej nasz Bóg, który jednak przecież nas stworzył i nas kocha. I tu właśnie dotykamy istoty dzisiejszej Ewangelii. Jezus za pomocą tej przypowieści pragnie położyć niezwykły nacisk na usilność naszej modlitwy. Nasze modlitwy powinny być wytrwałe, usilne, powinny być takim dobijaniem się wręcz do Boga, właśnie tak jak wygląda postawa tej wdowy, która wciąż przychodzi do tego sędziego, jest, można powiedzieć, wręcz natrętna. Na taką wytrwałość w modlitwie Jezus kładzie nacisk. Mhm.
Tak, bardzo ciekawe jest to, że tutaj w zakończeniu tej Ewangelii pojawia się takie mocne pytanie, czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. Ten fragment nazwany został przez egzegetów małą apokalipsą. I co jest ciekawe, niektórzy badacze uważają, że to jest taka próba Łukaszowa wyjaśnienia, dlaczego paruzja się opóźnia, dlaczego jeszcze Pan Jezus powtórnie nie przychodzi na ziemię. I pokazuje nam właśnie tego sędziego niesprawiedliwego i tę wdowę, która jest taką osobą oznaczającą tego, który modli się wytrwale. Ale właśnie Łukasz nam pokazuje, że Pan Bóg najprawdopodobniej chce dać i szansę temu sędziemu, by ten się opamiętał. Tak, szansę na nawrócenie. Dlatego ten moment paruzji się opóźnia i Syn Człowieczy jeszcze nie przychodzi. Czyli nie tylko wdowa, ale i sędzia ma jeszcze jakąś szansę. Wspomnieliśmy, że święty Łukasz był pod dużym wpływem świętego Pawła. To Paweł w jednym ze swoich listów postawił zasadę nieustannie się módlcie. Właśnie tego dotyczy dzisiejsza Ewangelia, takiej usilności w modlitwie. I powiedzmy, że pierwsi chrześcijanie mieli trochę kłopot z wypełnieniem tego pawłowego polecenia, bo przecież nie można pozostawić swoich obowiązków, pracy, zadań, aby oddać się tylko modlitwie. A nawet gdy niektórzy tak chcieli czynić, to Paweł ich napominał, na przykład Tesaloniczan. Powiedział, że trzeba wracać do pracy. Kto nie chce pracować, niech też nie je. I w pierwszym liście do Koryntian pozwalał małżonkom oddalać się od siebie na jakiś czas na modlitwę, a później do siebie wracać. Właśnie. W każdym razie, gdy pierwsi chrześcijanie wczytywali się w Pawłowe listy i w tę zasadę nieustannie się módlcie, pytali, jak to robić. I ukuli taką bardzo ciekawą formułę, która brzmi modlitwa wszystkich rzeczy. Niech to będzie takim zwieńczeniem naszej dzisiejszej refleksji. Otóż modlitwa wszystkich rzeczy polega na tym, aby co rano po przebudzeniu wzbudzić w sobie zupełnie świadomą intencję. Spraw, Panie Boże, aby wszystko, co dzisiaj mnie czeka, było modlitwą. Moje spotkania z ludźmi, moja praca, mój odpoczynek, moje rozmowy, moje myśli, niech wszystko to mnie przybliża do Ciebie, niech wszystko to przynosi Ci chwałę. I jeśli co rano zupełnie świadomie taką intencję w sobie wzbudzamy, to po pewnym czasie zobaczymy, że cały dzień przeżywamy w takiej bliskości i obecności Pana Boga. I wtedy rzeczywiście cały nasz dzień staje się przebywaniem w takim klimacie modlitwy. Warto więc w odpowiedzi na kartę dzisiejszej Ewangelii praktykować taką modlitwę wszystkich rzeczy.